Hej, cześć, siemano wam wszystkim z tej strony, bo to jest kolejny Wiedźmak. Słuchajcie, dzisiaj porobimy trochę rzeczy pobocznych. Więc tak, zaraz zajmiemy się tą misją stosy pogrzebowe. Później prawdopodobnie skoczymy sobie obadać pokój Ciri. Mam jakieś zlecenia sensowne, skrzekacz, no wszystko to jest zbyt wysoki level. To jeszcze chwilę poczekamy, bo mam zbyt niski level, żeby mierzyć się z tym. No i myślę, że ruszymy z zadaniami głównymi, czyli rozpoczniemy tutaj, pogadamy z guślarzem. Tak jest plan na dzisiejszy odcinek. Zmienił się trochę mój set. Nasze set, wyposażenie, bo trochę popikałem po Velen. Słuchajcie, mam pancerz cyndaryjską przyszywalnicę o pancerzu 47, 45 przepraszam. Kupiłem siodło dla płotki. Słuchajcie, mam srebrny miecz, który daje 143 obrażenia, no i broń stalową ultimatum z fajnymi bonusami do znaków, do wykrwawienia, z takim trochę mniejszym alfa. Już mam z pancerz z Pilegok, z większym pan, no ale jak widzicie, muszę jeszcze wbić level. No dobra, zatem pędźmy. Ja sobie na wszelki wypadek rzucę Quena i dam sobie, no i oczywiście zdobyłem jeszcze tutaj, gdzie to jest tutaj, parę przepisów, trupojady, no halo. Okej, tak na wszelki wypadek, słuchajcie, żeby to gdzieś tam sobie działało. No i co, rzuciliśmy Quena, przygotujemy sobie Igni, bo nie wiemy co nas jeszcze czeka. Blekolcik zawsze chętnie. Dobra, pędźmy, zobaczmy co nas tutaj czeka, bo mamy jakieś dziwne stosy ogarnąć. Ja w ogóle nie wiem o co chodzi. Trochę mi to śmierdzi. Nilfgaardczycy. No jasne, wiedziałem, że tu będą oni. Tak. Zdecydowanie cuchnie jak zbiorowy gór. Teraz święte oleje. No, byle się dobrze paliły. Najpierw ty muszę pokonać te góle. Nie ma ciebie. Ciebie też. Ała! Jak to ty jeszcze żyjesz? Jak to jest możliwe? No? Ile mam czekać? Opędzlujmy wszystko, co mam do opędzlowania. Tu jakieś szalone rzeczy się podziały. God damn it. Użyj. Polejmy tym świn... Wystarczy użyć igni. Świetnie, zapaliliśmy się. Prochy. Całkiem spoko, ale to tak trochę dziwnie to wygląda, kurde. Dobra, lećmy po następne. Wypijmy sobie butelkę wody, trochę zregenerujmy sobie życia. 200 stóp... O kurna, niedźwiedź. Siema! Siema! Jak mnie dupnął! Ła! Panie niedźwiedź! Zapal się może pan w końcu. Jezusie Maryjo! Ła! Kurna! No i zdechłeś w końcu. Dziękuję. Boże, jak mnie dupnął. Panie! Chowałem miecz, żeby nikogo nie denerwować. Jeden klawisz. Rzućmy sobie igni i nasze Quena. Przygotujmy igni. I lecimy po następny stos. Zobaczymy, słuchajcie, co to... Mam nadzieję, że teraz z dialogami będzie ok. Wilki to mnie nie interesują. Zdecydowanie cuchnie jak zbiorowy gór. Teraz święty. Zgnilec? A co to jest? Zgniły pies. Co to jest?
O Jezu! On wybucha. Ja pierdzielę. Panie, jaki to jest srogi. Dobra, polejmy to. Ale to jakoś tak... Teraz wystarczy użyć igni. No, Geralt, wiem. Ale to tak dziwnie to trochę wygląda, ty. Nie wiem. Dobra, ale tu już wywiemy płotkę. Chodź, płotka, kochaniutka. Bo podjedziemy sobie 300 jednostek, to już jednak trochę za dużo. Popodróżujemy sobie naszym kuniem. O, tu nie. Hallo. Płotka, kaj ty jedziesz. Tu jakoś tędyk, tutaj drogą, tak, nie? Czy... No, płotka! Na skuśkę... Przepraszam najmocniej. Na skuśkę, co ja się tu będę zastanawiał? Wow, wow. Jakieś szalone rzeczy tu się podziały. Jakiś niedobitek się trafił. No, in, gulu. Jakie to jest brzydkie. Ła, ła, ziomek. Zaraz cię załatwię, no. Brzydalu. Pogadajmy z nim. Nara? Kurwa, jak nie kapłani, to trupojady. Wyjeżdżam z tego przeklętego miejsca. Jacy kapłani? Kapłani? Umówiliśmy się jak zwykle, ale na większą dostawę. Myślałem, taki dobry klient, a on na nas z kosą. Cały czas mówimy o kapłanie wiecznego ognia? No raczej. Tym buraczkowym chujom nie można ufać. Fistech prima sort. 3 razy wszystko było w porządku. A za 4. jego ludzie rzucili się na nas z nożami. Chcieli nas wygryźć z interesu. Mnie zepchnęli do dołu, między trupy. Pewnie myśleli, że góle załatwią resztę. Dla pewności kapłan wynajął wiedźmina, żeby spalić zwłoki i zatrzeć ślady. Wiedźmina? Ciebie znaczy? No i co teraz? Nic. Zapalenie żywych mi nie płaci. A więc prawdę mówili. Mutanty, nie mutanty, ale swój kodeks mają. A dzięki, wiedźminie. Okej. To jest interesujące. Spalmy ten stos i zobaczmy. Teraz wystarczy użyć igni. Wróćmy do tego kapłana, ale to kurczę ciekawostka, słuchajcie. Dlatego, że to może być interesujące, bo skubaniutki handlował dragami, bo chyba Fistech to jest tego, co ja kojarzę. Płotka, kaj ty jesteś? Laska, chodź tu. Z tego, co ja przynajmniej kojarzę, to jest jakiś narkotyk, albo jakiś środek odurzający, coś ten deseń. Więc kurde, no zobaczymy, co nam powie kapłan wiecznego ognia, goddammit, który to kurde... Tu jakąś... Tędyk? To mnie prowadzi, dobrze mnie prowadzi. W tą stronę, tu jakaś spalona wieś. Jawornik. Nie, nie, ja z nimi walczyć nie mam zamiaru, nie. Halo, gdzie ty jesteś? Ziomek. Dobra. To jest interesująca kwestia, dlatego że tu jednak kurczę... Trochę to mi śmierdzi. Niby kapłan, niby taki prawilny. Taki wiecie, ho 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 ha ha. Co my tu mamy? Bandyty? Nie. No dobra, no to... Ponapierdalajmy się trochę. No, chodź, chodź. Gościa nie ma. Tego już też nie będzie zaraz. Dziękuję. Ktoś jest zainteresowany w pierdolen taktik. Wow. Ziom. Ten się zablokował, kuniu. Nie ma.
No chodź, no chodź, no. Kurde. Nie będę taki, nie będę bił kunia. No. Dobra, trzeba to zrobić jednak klasycznie. Dobra, ograbmy ich, co on tutaj ma ciekawego. No jak ludzie w opałach, no to ludzie w opałach, trzeba im pomóc. Cniec, tak, a my jesteśmy dobrym Wiedźminem Geraltem i pomagam bezbronnym ludziom. Znaczy za drobną opłatą, rzecz jasna. Rzućmy. Za stremerię! Jak płoną! Nie ma dwóch. Trzeciego też nie ma. Zapal się, ziomek! Raz, dwa, trzy, cztery. O Jezu, jak mnie dupnął, panie. To jest szalone. Może zapalisz się z łaski swojej. Dobra. Tu jest jeszcze jeden. Nie wiem czy nasrasz, ale zaraz pewnie ja ci nasram, bo zdechniesz. Tepnie dekapitacyjnym. O Jezu, jaki to był surowy damage. Dobra. Opędzujmy te ciała, bo gdzieś tu powinien być klucz chyba. Właśnie tak myślałem, że któryś z tych ziomeczków będzie miał klucz. Ten! W ogóle zobaczcie, jaki rozcięty na pół. To jest. Kupiec chyba. Znajdźcie mojego straganu koło mostu przez Ponta. Mój towar niby tylko dla wojska, ale zrobię dla was wyjątek. Bardzo dobrze. Niewysłany list, przeczytajmy. Hello, kochana, jakieś to... A to zapiski pirata. Dobra. Tymi zapiskami pirata zajmiemy się później, w sensie takimi misjami pobocznymi, może na jakichś streamach. Dobra, płotka. Wypijmy sobie jaskółkę, bo nie wiemy, co nas jeszcze czeka. Nie no, spoko! Tutaj jakieś pobojowisko. Otwocznij. Słuchajcie, tu pobojowisko. A ten, a tam bandyci, nie? To jest chyba Pontar. Tak, to jest Pontar. Dobra, zejdźmy sobie. Jest i nasz kapłan. Boże się Boże, pogadajmy z nim. Jak tam, Wiedźminie? Zadanie wykonane? Zapytam się tam, że te zwłoki. Czemu dopiero teraz kapłani Wiecznego Ognia zainteresowali się losem poległych? Kościół Wiecznego Ognia troszczy się przede wszystkim o żywych. Nie masz pojęcia, ile mieliśmy pracy po bitwie. Nie wątpię. Zaopiekować się rannymi, zapewnić wsparcie duchowe uchodźcom, wygłosić nauki, zebrać datki. Całe szczęście, że byliście na miejscu. No tak, przecież to... Zająłem się grobami. To było interesujące zlecenie. Pewien trup okazał się całkiem żywy i całkiem rozmowny. Co masz na myśli? Jednemu z handlarzy Fistechem udało się przeżyć i opowiedział mi bardzo ciekawą historię. Chętnie ją od ciebie wykupię. Na wyłączność. Nie, nie, jesteś uczciwi, bądź uczciwi. Można mnie wynająć, ale nie kupić. Cóż, tak czy inaczej, najtajniej będzie cię zabić. Żebyś się nie zdziwił. To Wiedźmin, ale we trzech przecież damy mu radę. Gościa już nie ma. Spłonął w tym swoim wiecznym ogniu. W pizdu. No, no. To jest... Słuchajcie... 200 koron, bardzo chętnie. Powinien mi teraz skoczyć, chyba wskoczył level. Jak miło. Jak miło jest. Dobra,
Zajmijmy się teraz, słuchajcie. A co ja tu, co ja tu mam zaznaczone? Aha, to jest ta wieś polowania na czarownicę. Okej, okay. Pójdźmy sobie tutaj do tego ziomka. Bo tu jest jakiś taki pytanik, ale wpierw... ja bym sobie rozdał punkty. W co by tu zainwestować? Jednak to Igni mnie interesuje najbardziej. Podmienimy to. Większy zasięg. Nice. Podbiegnijmy do tego ziomeczka tutaj. Jednak to ja pierdzielę, jaka to była bitwa. Kto w ogóle do tego doprowadził? Chryste panie. Ziomek. Ziomek. Cwaniak. Dobre imię. Żeglejcik? Taniej niż u mnie nie znajdziecie. Nie jestem zainteresowany. Muszę to jeszcze przemyśleć, bywaj. A ten gościu tu w tle wygląda jak ten gościu z tamtych. Okej. Okay. Zatem tu jest jeszcze kupiec. Witajcie! Kupiec. Zobaczmy co on ma. Pierdzielmy wszystko, co jest nam niepotrzebne. 3. Jak wygląda mój ekwipunek? Całkiem spoko. Pozbądźmy się tego, bo to mi jest do szczęścia niepotrzebne. Jakieś klucze, nie klucze, narzędzia. Dobra. Załóżmy tylko jeszcze tak, bo ja w końcu widzę, że nie założyłem tej zbroi dla... tej zbroi, Boże. Tego ustrojstwa dla płotki. O, teraz już jest. Wróć tu. Tak, i dajmy sobie glifa. Glif Quen. No i teraz wyglądam jak rasowy wiedźm, panie. Okej, okay. Jeszcze jedna rzecz. Czym ja się miałem teraz zająć? Po tym polowaniu na czarownicę. Guślarz, to nie. Zlecenia, poszukiwania właśnie. Później muszę zająć się tymi wszystkimi poszukiwaniami, ale to chyba na streamach zajmę się. Pokój Ciri. To jest mój cel w tym momencie. Ja bym chciał wiedzieć, to jest jakiś punkt szybkiej podróży. Może podbiegł tutaj troszeczkę. Może tutaj znajdę jakiś punkt. O, jest tablica ogłoszeniowa. Całkiem spoko, zbierzmy. Czy ja tutaj znajdę? Bo co? Aha, nie mam glejdu. Okej, okay, czyli muszę się cofnąć i ogarnąć. No w zdaniu przejścia nie mam. Do nowych glejdu. Dobra. Ale my w tym tutaj oto zacnym miejscu, jakim jest... Zawołajmy płotkę. Jeszcze sobie tylko obadam na mapie. Gdzie tu jest jakiś punkt szybkiej podróży? Drzewo wisielców. Dobra, wsiadajmy na to. No. Glejdy przejazdowe, jaki tu jest handel w ogóle, słuchajcie. Balisty, Boże, jakie tu była bitwa. No. Płotka, chycaj. Jakie tu szalone rzeczy były. Jakie tu szalone rzeczy się działy. Dobra. Powiedzmy sobie na skuśkę. Tepnijmy się tam, zobaczmy. O co chodzi z tym pokojem Ciri? Bo to mnie zainteresowało dość mocno. Tu jest ten drogowskaz. Chodźmy. Szybka podróż do kasztelu Barona. Tak, to jest kasztel Barona? Tak, to jest w kasztelu Wrońcy. O Bozie. Dobra, słuchajcie. Mamy to załatwione, podbiegnijmy. Podbiegnijmy, zjedzmy sobie jakiś chlebek, co by nam się trochę żyćka ogarnęło. Piąty level postaci, myślę, że całkiem fajny.
Fajnie to wygląda na chwilę obecną. Mam dobry mieczek jeden i drugi. No tylko teraz trzeba będzie nad swoimi skillami popracować. Znaczy w sensie moimi umiejętnościami walki, bo chuj, one są bardzo słabe. Do. Także tak to wygląda. Dajcie znać w komentarzach, słuchajcie, czy... Dajcie znać w komentarzach, słuchajcie, czy głośność dialogów jest teraz spoko. No bo weźmy do tego kasztelu, tam na to pięterko. I zobaczmy, co my tu mamy, ale tu jest... Spierdalaj. Ziomek. A więc tu nocowała Ciri. Ciri musiała nosić te ubrania, kiedy tu była. Co ty nie powiesz? Wygląda na to, że wyjechała w pośpiechu. Niejasna natura klątw. Lydia van Bredevoort. Skąd Ciri wzięła coś takiego? Do mojego chyba Filipa i Janny, do Ministra Kultury Królestwa Temerii. Myślę, że... Jakiś klątwa? Dedykacja dla barona i jego żony. Mieli w Wyzimie wysoko postawionych znajomych. Co to jest? Dzwonek? Ciri się raczej nim nie bawiła, ale Małgosia to co innego. A to jest schowek, tak? Dobra, spoko. Idź do kuchni i porozmawiaj z Małgosią. Gośka, chodź tu, żonko. Ty jesteś Małgosia? Ja, a ty jesteś Geralt. Skąd wiesz? Bo masz białe włosy i medalion z wilkiem. Ciri mi powiedziała. Rozmawiałaś trochę z Ciri, prawda? Prawda. Mówiła na przykład, dokąd się wybiera, albo czego tu szuka? Mówiła, że szuka ciebie i czarodziejki, ale ty jesteś tutaj, to chyba cię nie znalazła. Błyskotliwa analogia. No, ale może przynajmniej pomogła temu swojemu przyjacielowi. Kim? Ciri chciała pomóc jakiemuś przyjacielowi? Wiesz jakiemu? No jak to jakiemu? Jej przyjacielowi. Powiedziała, że jest w tarapatach i ona musi go uratować. O kim mowa? Poznajesz to? O ja, mój bączek! Skąd go masz? Znalazłem w pokoju Ciri. Jest twój? Ciri mi go wystrugała, jak mi kiedyś było smutno. Bawiłyśmy się czasem w jej pokoju. Szkoda, że musiała jechać. Porobiły się chyba. Pomyśl... Wiesz, gdzie jest Ciri? Nie. Któregoś dnia, jak przyszłam do niej ze śniadaniem, to już jej nie było. Baron powiedział, że wyjechała. Nie pytałaś dokąd? Pytałam, ale powiedział, że jestem za mała i nie muszę wiedzieć. Ale Ciri zostawiła mi prezent. Prezent? O, taki zielony kamyk. No, no, ładny prezent. Schowaj go głęboko i nie pokazuj nikomu. Jest wiele wart. Dobra, pożegnajmy się. Miłej zabawy. Ja się nie bawię. Ja pomagam. Dobra. To mamy ogarnięte. Już wiemy, co Ciri zrobiła, czego Ciri nie zrobiła. Nie zrobiła. Okidoki, słuchajcie. Okidoki. Jesteśmy już w domu. Teraz zajmijmy się... gwint to nie, dzikość serca, za niski level jeszcze. Tym się zajmę później. Sprawy rodzinne. To jest to. Pogadajmy z guślarzem. Wódki jakieś nie masz? Chodź płotka, lecimy do guślarza. Tego podobno kozojebcy. Naprzód. No halo, czemu ty nie chcesz tak... Dobra. Słuchajcie, w tym odcinku zajmiemy się jeszcze tym, bo mamy trochę czasu. Taki bardziej przychodzony chyba ten odcinek. Niezłą robotę podłapał mój. Słuchajcie, a w następnym chyba zajmiemy się już tak bardziej tym wątkiem głównym. Ogarniemy temat guślarza, a później gdzieś tam zajmiemy się wątkami boże pobocznymi, jakieś leconka wiedźmińskie porobimy. No, kto jeszcze się ściga? A tu wyścigi, to mnie to nie interesuje.
pędź płotka przez te. Później. Laska później z tobą pogada. Okidoki. Jedź płotka. No jedź, jedź, jedź malinka. Znaleźliśmy tą chatę. Tu jakoś muszę odbić, wykręcić tu. I tu jakoś mnie prowadzi, tak? Boże. Bo jaka woda, płotka się już boi. Jak na kunia to tak trochę słabo. O, jest. Jakaś chałupa. Ciekawe, czy to jest jej chałupa. Jak on żyje go w sumie. No. Wychodzi na to, że tak. Tylko, że oczywiście, kurwa mać, ze złej strony podjechała. Co się dzieje? Czego tu? Chcę pogadać z guślarzem. To się spóźniłeś, teraz my będziemy z nim gadać. Ziomek! Ziomek! No, nie dacie mi... Wynoszcie się stąd. Natychmiast. A myślałem, że dziś będzie dzień bez trupa. Słyszałem, że czarownicy dobrze płacą za składniki z rzadkich istot. Ciekawe, ile dostanę za jego oczy. Boże, naprawdę, gościu. Słuchaj, Baron powiedział, że mamy cię mi nie tykać, nie? Ale nie, bo oczywiście wy, kurwa, stare cepy, wiecie lepiej w pizdu, co macie robić i zaraz zapłacicie za to srogą karę, ziomek. Ziombel. Nie, bo kurwa, oczywiście wszyscy. Ja bym się sobie w tym dystansowcem jak zwykle zabrał. Nie ma go. Tego już zaraz też nie trafiłem jego. Nie będzie, dziękuję. Tego też już nie będzie. Jaki f... No, chodź, no chodź. No. Jaki finiszy! Och, dekapitacja, pięknie! Zobaczmy, kim jest człowiek, który naraził się kumplom Edrika. Pozbierajmy z nich wszystkie rzeczy, później się to wszystko oczywiście opędzoli z ogromnym zyskiem. Lub nie, gdzie to jest jeszcze... Gdzie jest to truchło? Halo. O, dziękuję. Pogadajmy z tym guślarzem. Jest tam kto? Otwórz, jest bezpiecznie. No guślarz. Czego chce? Potrzebuje pomocy. Człowiek, a jak wilk. Siwy, choć nie stary. To na niego guślarz czekał. Jaki dziwny gościu. Kurze łapki? Jebany. Czekałeś na mnie? Kości mi tak rzekły. Przyjdą ci, co śmierdzą gwałtem i śmiercią, ale wilk ich przegoni. Biały wilk i no, przyszedł. No wróżba tak. Nigdy nie kłamie. No tak. Poznajesz to? Zrobiony z drewna świerkowego i pachnie jałowcem. Miał kogoś chronić? Świeża świerczyna, kozią krwią skropiona, dymnicą i jałowcem okadzona, dla Anny na ochronę. Czyli miał ją chronić. Przed czym właściwie? Złe moce Anny otoczyły, we władanie wziąć chciały. Stara magia, co z niebytu pochodzi, z czarnych źródeł wypływa. Stara magia? Możesz konkretniej? No, o tym gadać nielza. Tego tykać nie wolno. Guślarz mógł dać tylko coś ich na ochronę. Nic więcej uczynić nie mógł. Ale o co tu chodzi? Anna i jej córka zaginęły. Wiesz, gdzie są? Guślarz nie wie. O, chyba... Ale duchy mogą wiedzieć. Guślarz wróżbę postawi, duchów zapyta. Mogą być i duchy. Bylebym wiedział, gdzie dalej szukać. Szukać?
szukać? Na poszukiwania najlepsza księżniczka. Jak kurwa księżniczka? Co za księżniczka? A księżniczka? Koza! Uciekła! Ma kozę, to jest księżniczka. Pewnie się przestraszyła. Możemy wrócić do rzeczy? Bez kozy? Bez kozy się nie da. Ja pierdzielę. Dobra, to jest robota dla mnie niestety. Pomożesz mi, jeśli ją przyprowadzę? Księżniczko, księżniczko, gdzieś się podziała? Dobra, pójdę po nią. O matko, serio? Dzwoneczek lubi. Dzwońcie jej, to przyjdzie. Na chwilę. Tylko się strzeżcie poziomek i dzikich malin. Zawsze na nie uważam, podstępne bestie. Okej, dzwonek guślarza. Dobra, słuchajcie, zajmijmy się tą kozą i skończymy tą misję tutaj. Znaczy, skąd przyprowadzę tą kozę, tylko gdzie ona jest? Tutaj. Niedźwiedź? Jezus Maria, nie wierzę po prostu w to, co tu się kurwa dzieje. No, zginął. Nie. Czekajcie. To chyba w tamtym kierunku. Tu jesteś. Chodź. No, chodź malinka. Leć, leć maleńko, chodź. Chodź, zaprowadzę cię do guślarza. Usycha z tęsknoty. No, chodź, chodź. Doprowadź mi tą kozę, kurwa, do niego. Laska, idziesz? Świetnie. Wynajmuje się wiedźmina. Wynajmuje się tego guślarza, Boże. Wiedźmina. Tylko i wyłącznie po to, żeby pierdzielony. Laska! Gdzieś ty polazła. Kurwa! Kozo! To tutaj grasował ten niedźwiedź. Dobrze, że pozbyłem się go wcześniej. No. Naprawdę cały czas muszę dzwonić, żebyś za mną szła? Boże, ja będę musiał cały czas chodzić z tym dzwonkiem za nią. Leziesz? Leziesz. Ja w to nie wierzę po prostu, słuchajcie. Wiedźmin, który łazi z kozą. Nie chcę nikogo atakować, gro. Nigdzie, księżniczka. Nie uciekaj od guślarza, bo tam wilki. O Boże mój. Nie wierzę w to po prostu. Koziu moja, koziu miła. No i co, teraz mi powiesz, o co chodzi, guślarzu? Czy będziesz... Jeśli dziwne rzeczy z tą kozą robił. Cieszę się razem z tobą, ale trochę mi się śpieszy. Anna i Tamara mogą być w niebezpieczeństwie. Zobaczmy. Biały wilk pomógł. Guślarz też pomoże. Krew. Trzeba krwi. Żywej istoty.
Dobra, zaraz wrócę. O Boże, guślarz, ty to już wymyślasz. Naprawdę. Może być. Co on kombinuje jakiś? Ten szczur jest żywy, czy on nieżywy jest? Dziecko. Takie, co nie żyje, a nie umarło. Co jest? Wspomniałeś o dziecku. Czyli? Anny. Anna była w ciąży? Była. I poroniła. I baron nic nie powiedział? Może się bał. Może wstydził. Może nie pamiętał, a może pamiętać nie chciał. Baron miał coś wspólnego z poronieniem swojej żony? Człowiek to gwałtowny. Od gorzałki nie stroni. A po gorzałce... Pijany był pewnie. Nerwy. Znęcał się nad rodziną? Anna była u ciebie, musiałeś coś zauważyć. Guślarz stary, ślepy. Ale księżniczka przyszła i w rękę ją polizała. I co z tego? Mądre to zwierzę. Tylko do tych przychodzi, co cierpią. I taka co się stało z dzieckiem? Bez obrządku je zakopali. No to się obudziło. Błąka się. Zemsty szuka. Poroniec. Świetnie. Wilk. Mądry wilk. Złapie porońca. Poroniec pomoże. Zaprowadzi do bliskich. Porońce wysysają krew z ciężarnych i pożerają płody. A nie pomagają. Bo przeklęte. A wiedźmini klątwy odczyniają. Jak się białemu wilkowi nie powiedzie, to krew przyniesie. Krew zawsze krew odnajdzie. Słyszałem, że jednemu wiedźminowi udało się kiedyś odczarować porońca, ale sam nigdy tego nie robiłem. Wiem, że trzeba go zakopać pod progiem. I imię nadać. Aimroin odprawić. Rytuał nadania imienia? To elfi zwyczaj. Ludzki, elfi, krasnoludzki, pradawny, duchom rasa obca, nie ma znaczenia. Ducha obłaskawisz, duch ci pomoże. Zapytasz, odpowie, drogę wskaże. Okej, dobra, to już wiemy. Cokolwiek zrobię, muszę najpierw znaleźć porońca. O północy szukajcie, tam, gdzie grób pusty. Jeśli twoje przeczucia są prawdziwe, baron powinien wiedzieć, gdzie jest grób. Okej, dobra. Wiele już się dowiedzieliśmy. Słuchajcie. A my w tym momencie kończymy ten odcinek, jeśli wam się podobało. Nie zapomnijcie go ocenić, dać łapki w górę, zasubskrybować kanału. Bijcie na fanpage, bijcie na grupę. To by było na tyle, moi drodzy. Zajmiemy się tym oto baronem i tym całym porońcem w następnym odcinku. Trzymajcie się, moi drodzy. Na razie, cześć.